No ja powiem w ten sposób. Dzisiaj chciałem pochwalić mój zespół za to, jak podeszliśmy do tego meczu, jak realizowaliśmy założenia i przede wszystkim jak się odbudowaliśmy po tych dwóch porażkach w ostatnich meczach. Dzisiaj był taki mecz prawdy, w którym potrzeba było przede wszystkim zaangażowania, żeby zniwelować pewne różnice, przede wszystkim w doświadczeniu, ponieważ zespół trenera w zespole GKS-y Tychy jest wielu zawodników z przeszłością ekstraklasową. Wiedzieliśmy, z kim się mierzymy, jak ten zespół funkcjonuje, że ma wiele jednostek, które potrafią indywidualną akcją czy jakimś swoim zachowaniem boiskowym przechylić szansę, przechylić tą szalę na swoją stronę i zdobyć bramkę. I my musieliśmy przeciwstawić odpowiednią determinację i zaangażowanie. I tu trzeba zespół pochwalić, ponieważ oto od pierwszej do 90 minuty chłopaki jeździli na dupach, walczyli. To się przełożyło na te przechwyty, na te odbiory i te wyjścia z kontrami były naprawdę bardzo groźne. Brakowało nam tradycyjnie tego ostatniego podania w decydujących momentach. Ale chwała, że ta akcja kluczowa Dawida Kwieka z Leo wyszła tak, jak wyszła. Piękna bramka po pięknej akcji. I mogliśmy sobie pozwolić na większą konsolidację w obronie i dalej próbować tej naszej gry z kontry. I te trzy punkty uważam słusznie dzisiaj. Zasłużyliśmy na nie w tym meczu i zostały tutaj w Radomiu. Dlatego trzeba jeszcze raz podkreślić to, jak zespół zareagował po tych porażkach. Bo ja tego najbardziej się bałem, że nie, być może nie będziemy się w stanie podnieść psychicznie. Ale ten mecz pokazał, że no każdy z zawodników ma charakter. Bo to widać dzisiaj było na boisku, wnieśli się na pewno na wyżyny swoich umiejętności i dzięki tym charakterowi, no i przede wszystkim tej zespołowości, bo u nas dzisiaj było widać, że my jesteśmy zespołem, że my walczymy jeden za drugiego i dzięki temu udało się dzisiaj ten mecz wygrać. Dziękuję.